prosto z Sejmu. Magdalena Ogórek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Standerski, dyrektor programowy Nowej Lewicy, jest już na miejscu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Kamil Bortniczuk do nas jedzie, mam taką informację. W związku z tym czekamy, lada moment będzie z nami. Pytanie najważniejsze dnia jest jakie? Ile pączków zjadł już Pan dzisiaj? Dzisiaj na razie dwa, ale spokojnie, dopiero zaczynamy dzień, dopiero jest południe, więc pewnie jeszcze na kilku się skończy. I teraz jak przystało na kampanię prezydencką, drugie pytanie powinno brzmieć tak, po ile pączki? Bo jak Pan doskonale pamięta, kandydaci zawsze w kampaniach wykładali się na pytaniach pod tytułem cena mleka, cena mąki, nikt nie wiedział, cena chleba też bywało. Także tak, bo już straszono, że te pączki takie drogie, ale internauci wrzucili, że po 99 groszy w Warszawie pączka można zjeść. No to prawda, ponieważ dzisiaj jak widzimy również po kolejkach po pączki, że jednak promocje robią swoje, natomiast ale widzę, nie patrzy na ceny. Natomiast tak. ostatnio patrzyliśmy na ceny, bo porównywaliśmy ceny jednak w całym kraju, jeżeli chodzi o inflację, która jest zaskakująco wysoka, ponieważ rząd założył, że inflacja będzie wynosiła 2,5%, już wynosi niemal 4,5%, no i widzieliśmy, że ziemniaki kosztują już 3 zł za kilogram, masło miejcie dalej jednej 5,29. Z gazet, która wydrukowała paragony, pokazała paragony, gdzie porównano żywność sklepu ekologicznego ze zwykłą żywnością, nie, gdzie te ceny są jednak My fejkowych paragonów pokazywać nie będziemy, bo my po prostu robimy normalnie zakupy, więc będziemy pokazywać tylko te paragony, które akurat były wydrukowane, jak sami robiliśmy zakupy rano czy wieczorem. Bardzo się cieszę, że za Lewicy nie drożało, to w takim razie, jak dojdziecie do władzy, opatentujecie taki system kontroli wydatków i inflacji, że można się pochwalić, że nic nie drożeje. Rozumiem, macie na to plan. No to przede wszystkim warto o to zapytać, jaki plan ma pan prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który jeszcze niedawno... Ale on nie kandyduje, jak i Robert Biedroń ma plan. Ale tutaj chodzi o to, że właśnie pan prezes Glapiński jeszcze niedawno mówił, że nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego ryzyka. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarczą, bo też od tego jest uzależniony wskaźnik cen. I Robert Biedroń taką politykę będzie prowadził również swoimi inicjatywami ustawodawczymi. W przyszłym tygodniu poznamy jego głównego doradcę do spraw gospodarki. No jednego żeśmy poznali już i świat zamarł na moment, gdy Stanisław Ciosek, doradca, no nie, gdzie dalej, minister, prawda? Doradca Wojciecha Jaruzelskiego jest obecnie doradcą Roberta Biedronia. No pan Stanisław... Ukłon do twardego elektoratu. Pan Stanisław Ciosek w ogóle ma bardzo bogaty życiorys, ponieważ po... Dzień dobry, panie ministrze. Właśnie, ja już szybko dopowiem, że pan minister do nas dołączył, więc przedstawię Kamil Bortniczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Zaraz zapytamy o spóźnienie, ale dajmy jeszcze dokończyć, bardzo proszę, tak, panu Sanderskiemu. Pan ambasador Ciosek ma bardzo bogaty życiorys. Pamiętajmy, że był przez wiele lat również ambasadorem Polski w Rosji. To po prostu były polityk komunistyczny. Te bogate doświadczenia przekazuje nam dzisiaj doradzając. No w tym trudnym czasie, kiedy pan ambasador musiał też się mierzyć z trudnymi relacjami polsko-rosyjskimi w latach 90. i naprawdę później. Nie chcę, broń Boże, pić do wieku, ale nie ma młodszych doświadczeniem ekspertów. Trzeba było byłego polityka komunistycznego wyciągać do tej kampanii, bo na przykład Jolanta Turczynowicz-Kieryło została pokazana wczoraj przez sztab Andrzeja Dudy. Panie ministrze, to jest chyba też osoba związana z Porozumieniem, dobrze mówię, prawda? Tak jest. I jest różnica. Powiew świeżości, tutaj mamy byłego polityka komunistycznego, tu rozumiem układ do nowego elektoratu centrowego, a tutaj mamy ukłon do tego twardego elektoratu SLD-owskiego. Tutaj mamy różnicę pomiędzy właśnie doradzaniem, a twardą pracą sztabową, o której pewnie powie pan minister. Prawda, nie mi komentować decyzje personalne Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy Nowej Lewicy, czy samego Roberta Biedronia jako kandydata na urząd prezydenta RP. Nowej, starej trochę wyszło. Aczkolwiek rzeczywiście dziwna decyzja personalna. Nasza kandydatka, nasza szefowa kampanii Andrzeja Dudy, Jolanta Turczynowicz-Kieryło, niedawno kandydatka do Senatu, właśnie popierana przez Porozumienie Jarosława Gowina z List Prawa i Sprawiedliwości, bo tak w ramach Zjednoczonej Prawicy jesteśmy umówieni, że kandydujemy z jednego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, jest stosunkowo nową twarzą, świeżą twarzą, a ja dodam z całą pewnością, że będzie nową jakością w polskiej polityce. To jest
wybitny prawnik, wybitny adwokat, niegdyś wybitna szachistka, medalistka mistrzostw Polski wielokrotna w szachach. Dzisiaj zdecydowała się na już takie mocniejsze wejście w ogólnopolską politykę. Myślę, że z wielką korzyścią dla polskiej polityki. Panie ministrze, to jeszcze dwa słowa, bo muszę dopytać, dlaczego pan się do nas spóźnił? Skąd pan tak pędził? Jesteśmy w Radio Opole, więc myślę, że powód mam zacny. Powód mam zacny, ponieważ jadę prosto ze spotkania z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które ciągle trwa, z władzami NYS-y dotyczącego pewnych usprawnień, jeszcze dodatkowych usprawnień w realizacji inwestycji firmy Umicor w NYS-ie, która jest ważna z perspektywy i całego rządu, a z perspektywy NYS-y arcyważna ze względu na miejsca pracy i miliardy, które ta firma w NYS-ie inwestuje. Otworzyłem tylko to spotkanie, jako że odbyło się z mojej inicjatywy. Panowie tam dalej rozmawiają. Myślę, że z pozytywnym skutkiem, bo kilka już takich spotkań odbyliśmy w KPRM i wszystkie zakończyły się pozytywnymi zmianami w realizacji tej inwestycji. Teraz będą kolejne, o szczegółach będziemy informować pewnie po zakończeniu tego spotkania. Czyli ciężka praca w RE i tylko jedno krótkie pytanie uzupełniające, na które musiał odpowiedzieć pan dyrektor. Ile pączków dzisiaj już padło? Na razie tylko jeden, ale dzień przed nami. No dobrze, dobrze. To czy wypadać będzie zapytać dzieliłem pod koniec podobnej dnia? Odpowiedzi, że właśnie dopiero połowa dnia. Tak, tak widzę, bardzo ostrożnie, czyli dbamy o linię w porządku. Ale drodzy panowie, w polityce bardzo gorąco. Trwa wielki spór o nakłady na onkologię. Ten przekaz jest bardzo zmanipulowany, bo nikt nie chce, przynajmniej opozycja, nie chce przyznać Prawo i Sprawiedliwości. Ja nie rozumiem dlaczego, że nakłady właśnie na cały sektor onkologiczny są obecnie najwyższe, jakie można sobie było wyobrazić. Ja tylko dodam, że 2015 7 miliardów, dzisiaj 11 miliardów, mówi minister Łukasz Szumowski. A wy mówicie, nie ma na onkologię. Dlaczego? Mówimy o bardzo prostej zależności. Nasza posłanka Marcelina Zawisza złożyła pakiet poprawek przysuwających środki właśnie na opiekę zdrowotną, w tym na program onkologiczny. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciwko tej poprawce. Dzień wcześniej zagłosowało za przekazaniem prawie 2 miliardów złotych na telewizję publiczną. I jako lewica, zauważamy tylko to, nie mówimy. Ale zauważacie, że jest na wszystko, że jest na pakiet 500+, jest 11 miliardów na onkologię i jest 2 miliardy, zobaczymy, czy będzie na telewizję, tak? Nagle na wszystko jest, a wy mówicie, nie ma. Ale jednocześnie zauważamy, kończąc wypowiedź o finansowaniu opieki zdrowotnej, że finansowanie opieki zdrowotnej wcale nie jest na tak wysokim poziomie, jak mówi rząd, który ucieka się niestety do sztuczki księgowej i rzeczywiste finansowanie opieki zdrowotnej, to jest 4,8% PKB, czyli jesteśmy dalej na drugim lub trzecim od końca miejscu w całej Unii Europejskiej. To nie jest tak, jak zapowiada pan minister Szumowski. Cała ta sprawa jest niestety, ja używam tego słowa konsekwentnie, bo lubię mówić prawdę, prymitywną manipulacją opozycji i przekroczeniem wszelkich granic demagogii. Niestety posunięciem się do graniem nieszczęściem ludzi, których dotyka choroba nowotworowa, absolutnie jest to niedopuszczalne. To jest przekroczenie pewnej granicy, której się nie przekraczało w polityce. To będzie taka kampania? Ja apeluję za pana pośrednictwem do całej polskiej opozycji, abyście się opamiętali. Rzeczywiście budżet mamy najlepszy w historii. Niemalże na wszystkie działy w tym budżecie jest więcej środków niż kiedykolwiek było, również na onkologię. Oczywiście nie żyjemy w świecie idealnym, więc nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni. Natomiast manipulacją jest też mówienie, że 2 miliardy złotych to są środki, które mają iść na telewizję publiczną Jacka Kurskiego. Po pierwsze, nie tylko na telewizję publiczną ogólnopolską, ja się ale również na regionalne ośrodki, na teatr telewizji, na Polskie Radio. To są takie kwestie, które tylko i wyłącznie z takiego budżetu mogą być zasilone. Bo najzwyczajniej w świecie na nich nie da się zarobić. Podobnie jak samorządy utrzymują pływalnie, obiekty sportowe, obiekty kulturalne i do tego dopłacają i nikomu nie przychodzi do głowy kwestionowanie, to podobnie pewną zdobyczą kulturową są media publiczne, są media regionalne, które często są jedynymi mediami o ogólnowojewódzkim zasięgu informującymi o sprawach lokalnych. I naprawdę cała ta sprawa to jest jedna wielka, prymitywna manipulacja opozycji. Ja się dziwię rozsądnym politykom opozycji, którzy przyłączają się do gry w tej orkiestrze. Panie dyrektorze. Panie ministrze, lewica przede wszystkim, i o tym najczęściej mówimy, zwraca uwagę na taki prosty fakt, proste wyliczenie.
planujemy wydać jako państwo około 104 miliardy złotych na opiekę zdrowotną w roku 2020. Jednocześnie PKB będzie wynosić około 2 biliony 150 miliardów. Czyli wydamy w 2020 roku 4,8% PKB na opiekę zdrowotną. Czyli jesteśmy w ogonie całej Unii Europejskiej, czyli jest to o wiele mniej niż zapowiadał rząd, jest to o wiele mniej niż protest porozumienia rezydentów i jest to o wiele mniej niż dzisiaj proponuje Lewica. Pamiętajmy, panie redaktor, też, że po rządach Lewicy mamy już 15 lat rządów prawicy. Właśnie, a wy wyciągacie cioska, więc to w ogóle mamy jest jakiś naprawdę... Mamy już 15 lat rządów prawicy, a jak dobrze pamiętam, jak prawica dochodziła do władzy, to wzrost PKB był 2 razy wyższy niż jest teraz. Niemal 2 razy wyższy. No te 15 lat rządów szeroko rozumianej prawicy, bo to bardzo szeroko rozumianej nawet prawicy, jeżeli mówimy o 15 latach, to dobry okres dla Polski bez dwóch zdań. No tak, no, z perspektywy polityka prawica. Lewicy to jest zrozumiałe. Natomiast tutaj też apeluję do pana, pan się nie dał złapać w tę pułapkę procentów PKB. Że procenty PKB zawsze sumują się do 100, jak wszystkie procenty. Całość to 100%. Nie da się jednocześnie zwiększać procentowego udziału środków na służbę zdrowia, obronę, naukę, badania i rozwój i szereg innych rzeczy, no bo to by znaczyło, że z czegoś trzeba zabrać, bo procenty sumują się do 100. Więc ja bym jednak apelował, abyście państwo patrzyli na kwoty bezwzględne. Co do zasady, za czasów naszych rządów zwiększyliśmy finansowanie służby zdrowia o 35 miliardów złotych z poziomu 70 miliardów na 105 miliardów złotych. To jest skok w tak krótkim czasie. Wcześniej nie spotykano takie kwoty. Oczywiście pan powie zaraz, że i cała gospodarka pędzi i wpływy budżetowe są znacznie większe, ale to się przecież też samo wzięło. To jest element polityki państwa, to jest element rozsądnej polityki finansowej, rozsądnej polityki gospodarczej, więc też z tego tytułu zarzutu czynić nam nie należy, no już nie wypadało. No, pan minister popełnił niestety pewną drobną, ale nieścisłość, ponieważ budżet państwa nie wydaje 100% PKB, tylko część z tego, która budżet jest... Ja bym chciała już zostawić, bo bardzo ważna kwestia. Wydatki? Niekoniecznie. Kolejna sprawa, która wczoraj wszystkich zszokowała, bo to już jest kolejne doniesienie i opowieść kolejnego pacjenta. Pacjenta, który mówi, że żona umierała w szpitalu pana marszałka Tomasza Grodzkiego. Mówi, że marszałek zażądał 15 tysięcy złotych według doniesień męża pacjentki. Skończyło się na 4-5 tysiącach. Marszałek Grodzki w ogóle nie komentuje tej sprawy. Gdyby to dotyczyło jakiegokolwiek polityka Prawa i Sprawiedliwości, to mielibyśmy szaleństwo. Pamiętamy wszyscy sprawę pana marszałka Kuchcińskiego, gdzie w porównaniu z tym to chodziło o błahą rzecz, a tutaj w przypadku marszałka Grodzkiego nic się nie dzieje. Powinien marszałek oddalić się, podać do dymisji aż do czasu wyjaśnienia tych spraw? My mówimy to od dawna, że gdyby taka sprawa dotyczyła polityka sojuszej prawicy, to my w ramach naszego wewnętrznego mechanizmu zażądalibyśmy od niego odsunięcia się od pełnienia tak ważnej funkcji. No, opozycja ma inne standardy, znamy doktrynę Neumana, która mówi, że jak ktoś jest z Platformy Obywatelskiej, to będą go bronić jak niepodległości do samego końca, a jak wyjdzie z Platformy, to zostawią go na pastwę losu. No, my tak nie postępujemy. Czy opozycja, czy Platforma Obywatelska na tym zyska, czy straci? No, uważam, że straci, no bo jednak marszałek Grodzki, z całym szacunkiem dla niego, ja nie lubię kwestii personalnych, ale one się pojawiają, jest coraz mniej wiarygodny w tłumaczeniach. Znaczy, dopóki się tłumaczył, to często sam sobie zaprzeczał. Teraz przyjął strategię, że w ogóle się nie będzie tłumaczył, natomiast no, ta rana będzie krwawić, niezależnie od tego, jakie są nasze intencje. Lewica będzie bronić marszałka Grodzkiego? Ja się bardzo cieszę z tej deklaracji pana ministra dotyczącej właśnie standardów w obozie Zjednoczonej Prawicy. W takim razie chciałbym zapytać, kiedy złożyliście wniosek o odsunięcie, o zawieszenie lub ukaranie na przykład pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w momencie, kiedy mieliśmy podejrzenia dotyczące słynnych dwóch wież, 50 tysięcy złotych przekazywanych w kopercie, ponieważ mamy tutaj do czynienia właśnie z podobnymi podejrzeniami. Bardzo i przyznam różnymi. Szczerze, nie, i, przyznam szczerze i przyznam szczerze, że mamy kiedy słyszę... Mamy polityka oskarżanego o to, że wymuszał łapówki w szpitalu. Takie są oskarżenia. Jak pan to porównuje ze sprawą Jarosława Kaczyńskiego? A tutaj mamy polityka, który jest
jest oskarżany o te łapówki, wręczanie. Że chciał fakturę? W momencie, kiedy słyszę właśnie kolejne takie doniesienia, że ktoś zadzwonił, ktoś powiedział, ja po prostu uznaję je za niewiarygodne i w momencie, kiedy będzie jakieś postępowanie, to wtedy możemy się do tego odnosić. Wynikało nawet z artykułu, że prezes Jarosław Kaczyński zachował się absolutnie transparentnie w tej sprawie, panie ministrze. Pamiętamy tę sprawę, tutaj nie ma żadnej analogii, szanowny panie. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której dla celów politycznych znana para mecenasów, do niedawna jeden z nich był też czynnym politykiem, który szczerze nienawidzi Jarosława Kaczyńskiego i naszego obozu politycznego, próbował wykorzystywać do tego, aby zaatakować właśnie Jarosława Kaczyńskiego, z którego kiedyś przez lata jego przeciwnicy polityczni robili takiego życiowego niedorajdę, który niemalże sznurowadeł nie umie zawiązać, a jak było to dla nich momentalnie wygodne, to zrobili bezwzględnego biznesmena, który świetnie się porusza w realiach biznesowych. Pan sugeruje, jest niemalże że najbogatszym. Kaczyński jest raczej tym, co nie umie wiązać sznurowadu teraz? Jest niemalże najbogatszym Polakiem. Jakby pan mnie słuchał ze zrozumieniem, to by pan zrozumiał, że ja mówiłem o tym, jak Jarosława Kaczyńskiego próbowali przedstawiać jego przeciwnicy polityczni. Jarosław Kaczyński jest bardzo zdolnym politykiem, jest liderem obozu rządzącego, największego obozu politycznego w Polsce, jest wielkim patriotą i państwowcem, jest człowiekiem, który zapewne kwestie materialne swoje osobiste odłożył na bardzo daleki plan swoich priorytetów życiowych. Natomiast w przypadku pana marszałka Grodzkiego mamy do czynienia już dzisiaj z sytuacją, w której wiele osób pod imieniem i nazwiskiem deklaruje, że dochodziło w szpitalu, w którym kierował, czy na oddziale, którym kierował, do sytuacji absolutnie nieakceptowalnych, ale my też wszyscy wiemy, że nie jesteśmy dziećmi, nie urodziliśmy się wczoraj, jak wyglądała sytuacja w polskiej służbie zdrowia jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu i że to nie są opowieści z mchu i paproci. Każdy pacjent szpitala wie, że to jest absolutnie możliwe. Ja muszę to w takim razie każdy polityk, niestety, który jest lekarzem, miałby takie podejrzenia. Czas nam się, drodzy panowie, skończył. Ja miałam zapytać jeszcze o hobby jednego i drugiego naszego gościa, ale muszę to zostawić na następną rozmowę, bo jesteśmy już po czasie. Tylko proszę zauważyć, bo tu przed chwilą padło naszych lekarzy. Nasz marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, też był lekarzem i żadnego takiego oskarżenia w jego stronę, żadne takie oskarżenie nie padło. Stawiamy kropkę. Ja widzę, że ta rozmowa będzie musiała mieć ciąg dalszy, także w tym samym składzie zapraszam za jakiś czas. Dziękuję serdecznie. Dobrego, spokojnego dziękuję dnia bardzo. Państwu życzę. Dobrego czwartku. Prosto z Sejmu.